Proszę Państwa, dzisiaj wykład wygłosi pan profesor Radosław Gaziński, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Jest wybitnym specjalistą zajmującym się od wielu lat dziejami Pomorza. Właściwie zaczynał od średniowiecznych portów pomorskich w Muzeum Narodowym. Od wielu, wielu lat związany z Uniwersytetem Szczecińskim. Ewoluował razem z tematyką badawczą ku czasom bardziej współczesnym, końca czasów nowożytnych, ale także, znaczy mam na myśli końcówki istnienia Księstwa Pomorskiego oraz czasów pruskich, i jest autorem wielu świetnych prac na ten temat, także oddaję głos w fantastyczne ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję za takie wprowadzenie, bardzo dla mnie miłe. Tylko muszę sprostować, ponieważ temat, który dzisiaj chciałem podjąć, to nie jest tylko Szczecin, ale szerzej. Porty pomorskie, żegluga miast pomorskich, trudy tej żeglugi, ale skoro tutaj główny nacisk miałby być położony na Szczecin, to oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Proszę Państwa, na początek chciałbym od pewnych spraw porządkowych zacząć, czyli w tym tytule jest historia nowożytna, czyli żegluga, trudy żeglugi w czasach nowożytnych. To trzeba od razu Państwu wyjaśnić, że te czasy nowożytne, prosto rzecz ujmując, to 3 stulecia, 16, 17 i 18. Z Pomorzem jest pewien problem, ponieważ te czasy nowożytne rozpadają się na dwa podokresy. Kiedy jeszcze byli gryfici na tych ziemiach i nowożytność zaczyna się w historiografii pomorskiej po śmierci Bogusława X, czyli dokładniej rzecz mówiąc, choć jest to granica umowna, w roku 1523, a kończy się z chwilą śmierci Bogusława XIV, to jest marzec roku 1637. Chociaż prawdę mówiąc, ta data nic nie znaczyła wtedy w ówczesnym Pomorzu, bo właściwie są podawane jeszcze dwie daty, które zmieniają sytuację Pomorza. To jest rok 1648, koniec wojny 30-letniej i decyzja o podziale Pomorza między Brandenburgię i Szwecję i wreszcie wykonanie tej decyzji, bo Szwedzi wcale tak nie chcieli szybko Pomorza opuścić. To jest rok 1653 i traktat graniczny między Brandenburgią i Szwecją. Czyli jeżeli mówimy o żegludze, jeżeli mówimy o miastach portowych, o polityce morskiej, to musimy mówić jakby w dwóch odsłonach. Czasy książęce i czasy brandenbursko-pruskie, jeżeli mówimy o Szczecinie. To jest tytułem takiego uporządkowania. Druga rzecz, to musimy sobie określić ramy, w jakich ta żegluga się odbywała, bo trzeba od razu powiedzieć, że floty pomorskie to były floty miast pomorskich, miast portowych, czyli takich, które miały porty. Tyle tylko, że tym, czym dzisiaj się my szczycimy, a więc te długie plaże, szerokie, z piaskiem, wydmy, to była wielka udręka dla żeglugi nowożytnej, dlatego że nie było tu portów głębokich. Dwa czynniki o tym decydowały: płaskie, płytkie wybrzeże, małe rzeki wpływające do Bałtyku, rzeki poza Odrą, właściwie swoim dorzeczem niewiele wykraczające poza historyczne Pomorze, czyli licząc od zachodu rzeka Ryk, u ujścia której leży Greifswald, potem Anklam i rzeka Piana, wpływająca do cieśniny Piany, potem rzeka Wkra, wpływająca do zalewu w okolicach, no nie w okolicach, w Ukerminde, czyli we Wkryujściu, potem mamy Odrę, to jest rzeka jedyna, która płynęła przez więcej krain niż Pomorze, i jak będziemy iść sobie na wschód, to mamy Płonie, Inę, Regę, Parsentę, Wieprze, Słupie, Łebę. Wszystkie te rzeki właściwie dorzeczem swoim spławnym ograniczały się do Pomorza. To też jest ważny element, ponieważ masa towarowa, którą wywożono z Pomorza, była relatywnie mała. To jest negatywny czynnik, z którym borykała się żegluga i porty pomorskie. Jeszcze jeden, trzeba o jednym wspomnieć. Wzdłuż wybrzeży Bałtyku płynie prąd tak zwany brzegowy, który powodował zastawianie ujść rzek, tych dużych, i cieślin wychodzących z zalewu łachami piachu, które utrudniały wychodzenie w morze. To skutkowało wielkością statków na przykład.
Także to są te ograniczenia, o których trzeba na początku powiedzieć. I jeżeli mówimy o miastach, mówimy o portach, bo jeżeli mówimy o statkach, marynarzach, trudach żeglugi, to musimy powiedzieć o miastach i o portach, czyli tych organizmach, które utrzymywały floty, albo też możemy powiedzieć, które, dla których floty pracowały, żeby te miasta czy kupiectwo tych miast zarabiało na żegludze i wymianie towarowej oczywiście. I teraz, jeżeli na to tak popatrzymy, to na tym naszym pomorzu, jeżeli go opatrzę całościowo od Damgarten na zachodzie aż po Łebę na wschodzie, było 21 portów. 21. To sporo, jak na tak niekorzystne warunki geograficzne. Ale tak naprawdę tylko 3 z nich miały jakieś znaczenie. Największym z nich był Stralsund. To jest bezwzględnie, trzeba to przyznać w epoce nowożytnej, największe miasto, największy port i największa flota miejska. Na drugim miejscu dopiero plasuje się Szczecin, na trzecim Greifswald. I to są właściwie 3 porty, które można zaliczyć do dużych. Jest kilka średniaków, czyli portów, które uznawane są za średnie, co by oznaczało w tej średniości, że głównie kontakty handlowe tych portów obejmowały basen Morza Bałtyckiego. Czyli gdybym tak posuwał się od zachodu na wschód, to Bart byłoby pierwszym portem, Bardo po polsku, tak ta miejscowość się nazywa. Potem mamy Wołogoszcz, potem mamy Anklam, potem mamy z tych średnich portów Kołobrzeg, mamy Darłowo i mamy Ustkę. Ustka to jest właściwie mała miejscowość, tylko trzeba zawsze pamiętać, że to był port Słupska, a Słupsk był jednym z większych ośrodków miejskich na Pomorzu, a więc ta Ustka była takim oknem na świat Słupska i zaliczana jest do portów średnich. No i wreszcie Maluchy, czyli takie porty, które uprawiały niewielką żeglugę, handel był też niewielki, statków tam też było niedużo i najczęściej małe. Jeżeli z tych portów, nie chcę wszystkich wymieniać, jest ich 12, ale tu z naszego obszaru, chociaż wymienię, licząc od granicy, to byłoby Nowe Warpno, następnie Police przez jakiś czas próbowały włączyć się w handel morski. Po drugiej stronie Szczecina mamy Dąbie, dalej mamy Inoujście, czyli port, który obsługiwał Goleniów i Stargard. Potem mamy już nad Ciesiną Dziwny z tych małych portów i Kamień i Wolin. Wreszcie Regoujście, czyli port, który obsługiwał Trzebiatów i Gryfice. A więc widzicie Państwo, że ta różnorodność tych portów była, natomiast druga rzecz, która jest charakterystyczna, te ciężkie warunki żeglugowe, czy relatywnie ciężkie, i zaplecze tych portów ograniczało się w większości do Pomorza, bo tak te spławne rzeki właściwie obszar Pomorza obejmowały. Jest oczywiście kilka wyjątków. Tym wyjątkiem numer jeden jest Stralsund, który był potężnym portem, jak na warunki pomorskie, a żadna wielka rzeka tam nie wpływała do Cieśniny Strzały, a więc zaplecze jego było bardzo ograniczone, co skutkowało bardzo aktywnie działającą flotą stralsundzką, która zarabiała na przewozach towarów z innych portów. To jest jedna różnica. I druga taka różnica to jest właśnie Szczecin, który leżał nad wielką rzeką, która teoretycznie mogła odgrywać dla Szczecina taką rolę, jak dla Gdańska Wisła. A więc teoretycznie Szczecin miał olbrzymie zaplecze, relatywnie bardzo duże, teoretycznie idealne do rozwoju handlu zagranicznego, tylko że był jeden problem. Mianowicie rzeka Odra była podzielona między kilka organizmów państwowych walczących z sobą ekonomicznie. Tutaj dla nas najbardziej takim osłabiającym wymianę handlową na Odrze była Brandenburgia, a szczególnie już w czasach Jana Kosczyńskiego Nowa Marchia, to są lata 1536-1573, kiedy Jan Kosczyński łupił wręcz cłami handel odrzański i warciańsko-odrzański, doprowadzając do ruiny właściwie ten handel. A więc odcinał jakby Pomorze i porty w Szczecinie, i port w Szczecinie od śląskiego zaplecza. Zresztą Śląsk
będący wtedy w obiegu kulturowym Królestwa Czeskiego, raczej był obrócony na zachód, na wschód i na południe w swoich kierunkach handlowych. Oczywiście handel był to lądowy, a nie w kierunku Odry do Szczecina. To są takie warunki, o których trzeba by było wiedzieć. A więc w związku z tym, że to są przede wszystkim małe i średnie porty, to zakres żeglugi nie był duży, bo właściwie średnie porty i małe porty uprawiały żeglugę kabotażową, czyli między portami pomorskimi, to raz, a dwa, w ramach Bałtyku. Tylko największe z tych portów, czyli Stralsund, Greifswald, Szczecin, w jakimś sensie jeszcze Ankram i Kołobrzeg, uprawiały szerszy handel, czyli wychodziły ze swoimi statkami, towarami na Morze Północne. I to był ten szerszy nieco zasięg handlu. I teraz tak, nie chcę tutaj Państwa przeładowywać statystyką, bo to nie jest spotkanie, które powinno być przeładowane jak wykład akademicki liczbami, cyframi, datami. Ale parę takich cyfr chciałbym powiedzieć. Jedna cyfra to jest 10%, to są lata 60. XVI wieku. Jeżeli weźmiemy całe wywozy, które z Bałtyku szły na zachód Europy, a w Sundzie Duńczycy dosyć dokładnie to clili, to 10% tych wywozów przypada na porty pomorskie. Gdybyśmy uznali te 10% za 100% wywożonych towarów z portów pomorskich, to się okaże, że 88% przypada na Szczecin i Stralsund. 47% na Stralsund, 40% na Szczecin, pozostałe 20 parę procent to są te trzy miasta, 12 Greifswald, 7 Kołobrzeg i niecałe 3% Anklam. A więc widzicie Państwo, że żegluga i statki dopasowane do tej żeglugi były specyficzne, przede wszystkim były małe. Nim przejdę do statków, załóg, życia codziennego, jedzenia, zarobków i tak dalej, to jeszcze jeden element, co wożono i gdzie wożono, bo jeżeli mówimy Bałtyk, to gdzie wożono i co wożono z Pomorza, jeżeli mówimy Morze Północne, to gdzie pływano i co wożono i co przywożono, bardzo krótko. Proszę Państwa, tutaj asortyment towarów wywożonych z portów pomorskich nie różnił się niczym od tego, co wywożono z Gdańska. Różnica była taka, że tych towarów po prostu było mniej i obroty były mniejsze, a więc na początek przede wszystkim zboże, głównie żyto, w mniejszym stopniu pszenice. Wbrew pozorom tych dobrych ziem na Pomorzu nie ma aż tak dużo. Potem drewno i produkty leśne. Dodatkowo do tego żywność, to sery, słonina, chleb wywożony na rynek do Sztokholmu, przede wszystkim z Kołobrzegu. To także kasze, czyli taka żywność, którą można wywieźć. Do tego jeszcze trochę takich surowców, wełna, len, płótno, to są takie towary. Nie wszystkie wymieniam, ale te główne. I teraz gdzie to wywożono? Jeżeli mówimy o portach pozabałtyckich, to na czoło wysuwają się Norwegia i Bergen, Holandia i Amsterdam, wybrzeże wschodniej Anglii, tutaj wywóz był rozproszony, i Szkocji, i poza Morzem Północnym jedynie Bordeaux, czyli właściwie pogranicze francusko-hiszpańskie, i to jest jedyny port, do którego żegluga ze Szczecina, ze Stralsundu odbywała się, bo tam stamtąd przywożono wino i tak zwaną sól zatokową. A więc co przywożono? Przywożono wino, sól zatokową właśnie z Bordeaux, przywożono towary zamorskie, czyli cytrusy, przyprawy, drogocenne materiały, czyli jedwabie, przywożono dobre sukno angielskie, holenderskie, wyroby rzemieślnicze, to za ten surowiec przywożono do portów pomorskich. Ale tak naprawdę, jeżeli w XV wieku określono Szczecin w wierszyku hanseatyckim jako Herringhaus, czyli dom śledziowy, to główny towar, który trafiał na Pomorzu, to były ryby morskie.
a wśród nich śledzie. I to już nie chodzi o kompanię z Drago i Falsterbo, która była w Szczecinie i która poławiała ryby u wybrzeży Danii, ale to był duży import ryb z Norwegii i przede wszystkim z Amsterdamu, bo rybacy holenderscy intensywnie łowili na Morzu Północnym już w XVII, w końcu XVI i w XVII wieku. Czyli takie towary przywożono i takie wywożono. Natomiast co w obrębie Bałtyku? Towary wywożone były takie same. Główne kierunki to jest Dania i Kopenhaga, Szwecja i Sztokholm i Kalmar oraz porty południowego wybrzeża Bałtyku, czyli od zachodu licząc Lubeka, trochę Wismar, potem Gdańsk, Królewiec, Rewel i Ryga. I to właściwie są te najważniejsze kierunki wymiany, jaka się odbywała z portów pomorskich i tak z grubsza rzecz ujmując asortyment towarów. I teraz do tego, co najważniejsze, do najważniejszej tej treści dzisiejszego naszego spotkania, czyli statków, marynarzy, życia na statkach, trudach pracy na morzu przejdziemy. Dlatego przechodzę dopiero teraz, żeby scharakteryzować Państwu i towary, i kierunki żeglugi, i kłopoty, jakie miały z głębokością akwenów porty pomorskie. Bo to warunkowało co? Warunkowało to, że floty, chociaż czasami bardzo liczne, zaraz orientacyjne liczby Państwu podam, składały się z jednostek małych, takich, które mogły do tych portów relatywnie płytkich zawijać. Najpierw zacznijmy od liczebności. No, największą flotą przez cały okres nowożytny, od właściwie XVI wieku do końca XVIII wieku, była flota Stralsundu. To jeszcze wynikało z tego, że Stralsundczycy, nie mając tego jakiegoś dużego potencjału na zapleczu, bo tylko przywożono do Stralsundu towary wywożone później drogą morską wozami z okolic Stralsundu, takim zapleczem była też wyspa Rugia, to Stralsundczycy, mając takie zaplecze, starali się chwytać, tak jak Holendrzy, przewozy z różnych portów, a więc świadczyli usługi transportowe w obszarze Bałtyku. I to jest ta przyczyna, że flota stralsundska była największa pod względem liczebnym, to jest 200-250 statków, a te statki były największe, dlatego że Stralsund miał poprzez to, że leżał nad cieśniną Szczały, dosyć duże głębokości akwenu portowego i mogły tam wchodzić statki do 200 łasztów pojemności. Teraz trzeba by odpowiedzieć, co to znaczy 200 łasztów. Czyli do ładowni można było załadować tych towarów wielkości 200 łasztów, a jeden łaszt, bo to właściwie jest pojemność towarów sypkich, to jest około 3900 litrów na przykład zboża, czyli to jest nieco ponad 3 tony. Czyli jeżeli 200 razy 3, to nam pokazuje ładowność największych statków, jakimi dysponował Stralsund w tym czasie. Gorzej było ze Szczecinem, gorzej było, dlatego że żegluga cieśniną Piany i zalewem powodowała, że statki szczecińskie były mniejsze. Tak średnio wahały się około 50 łasztów, czyli były zdecydowanie mniejsze od stralsundzkich. I jeszcze jeden jest efekt położenia Szczecina. Szczecin zachowywał się trochę jak Gdańsk, tylko w pewnym pomniejszeniu. Mianowicie flota gdańska, gdy kupcy, czy szlachta właściwie polska, masowo zaczęła przywozić zboże, a do Gdańska przypływali kupcy z Niderlandów, to stali się pośrednikami między zapleczem a kupcami z zewnątrz. I Gdańsk bogacił się na pośrednictwie przede wszystkim, co powodowało, że flota gdańska kurczyła się. Ona była większa na początku XVI wieku, potem liczba jednostek spadała. Jest identyczna sytuacja w Szczecinie. Szczecińscy kupcy tak samo się zachowują, chociaż to, co dostają
do wywiezienia jest zdecydowanie mniejszej ilości. Jeżeli byśmy porównali obroty Szczecina i Gdańska, to jest w najlepszych latach 1/3 Gdańska, a zazwyczaj między 1/3 a 1/4 obrotów Gdańska. Więc widać, że ten Szczecin z powodu podzielenia Odry i walk konkurencyjnych, nakładania ceł na jednych kupców przez Pomorzan, na pomorskich kupców przez Brandenburczyków, ta wymiana stawała się nieopłacalna, mimo całej długiej, nie będę tutaj tego rozwijał, rywalizacji pomorsko-polsko-brandenburskiej, czyli tutaj Pomorzanie współpracowali z Polakami, szlachta wielkopolska była zainteresowana wywozem zboża przez Szczecin, no i ci Brandenburczycy stawali tu okoniem, Błysław Gorzowie, Błysław Kostrzyniu, Błysław we Frankfurcie. Już nie będę tego wątku, proszę Państwa, rozwijał, ale to jest ten efekt z mniejszej ilości towarów. Mniejsze statki 50-łasztowe, to znaczy dwu- lub jednomasztowe. Z tych statków 50-łasztowych duża grupa, prawie 50%, to są statki małe. To jest około 10 łasztów lub mniej, które właściwie pływały tylko po Bałtyku i pływały wzdłuż wybrzeża pomorskiego. I teraz ile ich było? Wyjściowo na początku XVI wieku liczy się, że około 140. Wraz z przesuwaniem się do końca XVI stulecia liczba statków spadała, bowiem w roku, około roku 1560, około tego roku, 30% towarów wywożonych ze Szczecina było wywożone statkami holenderskimi. W latach 20. XVII wieku liczy się 80-85%, a więc skoro Holendrzy wywożą, robią to taniej i skuteczniej, to flota szczecińska skurczyła się na przełomie XVI i XVII wieku do 30 okrętów, około 30 statków, powinienem powiedzieć statków, bo okręt to jest jednostka wojskowa, powiedzmy. W związku z tym skurczyło się do 30 statków. Potem w tej odsłonie odbudowy Szczecina gospodarczego przez Królestwo Pruskie właściwie, liczba statków zaczęła wzrastać w Szczecinie, ale to jest już jakby inna sprawa. Tu jest bardzo konsekwentna polityka gospodarcza, ekonomiczna Fryderyka Wilhelma I i Fryderyka II. Liczba statków wzrasta do 200, dokładnie mogę powiedzieć 212 pod koniec wieku XVIII. Więc ta flota została odbudowana, chociaż nadal statki szczecińskie były znacznie mniejsze niż stralsunskie lub gdańskie, dlatego że były takie, a nie inne warunki nawigacji na akwenie zalewu i cieśninie Piany, a potem cieśninie Świny, bo przecież Świnoujście to jest dzieło Fryderyka II właściwie, tak możemy powiedzieć. A więc jeżeli tu mamy takie floty największych miast 200, tutaj 100, a potem 30, no to jak wyglądały średniaki? Taki Kołobrzeg miał około 30 statków własnych. I jeżeli mam powiedzieć, to jest liczba na koniec XVI wieku i początek XVII. Potem ta liczba się właściwie utrzymywała. W czasach pruskich tam troszeczkę podeszło pod 50, czyli kilkadziesiąt statków. A te maluchy, na przykład port w Winoujściu, to szyprowie ze Stargardu, a głównie z Goleniowa, w Goleniowie była gildia nawet szyprów, mieli tych statków w najlepszym okresie 15. Potem to spadło do poniżej 10 i one stacjonowały, statki, no to takie duże łodzie właściwie jednomasztowe, stacjonowały albo w Winoujściu, albo w Lubczynie, w tych dwóch miejscach. Także widzicie Państwo, ta wielkość floty zależała od wielkości portu i głównie możemy powiedzieć, że statki pomorskie, szczecińskie były małe. Jeżeli były małe, miały te 50 łasztów, trochę mniej, trochę więcej, no to miały też skromne warunki bytowe. Na tych statkach były właściwie kajuty marynarzy i kajuty szypra, były najczęściej budowane na rufie.
to były statki pinasy, pinki, dwuzaglowe, rzadziej już trzymasztowe, przepraszam, dwutrzymasztowe. Później szkunery wprowadzono, brygi, brygantyny. Nie będę tutaj Państwa zamnudzał typami statków, tylko chciałem powiedzieć, że to były jednostki małe, a więc załogi były małe. Jak załogi były małe, to wtedy mamy sytuację bardziej rodzinną na statku niż w żegludze oceanicznej. I trzeba rozróżnić jeszcze jeden element. Mianowicie małe statki były własnością jednego szypra najczęściej i pływano na nich rodzinnie. To znaczy szyper zatrudniał na statku swoją rodzinę bliższą lub dalszą. I tutaj sytuacje były właściwie rodzinne całkowicie. Na większych statkach, takich 50-łasztowych lub więcej, sytuacja była nieco odmienna. Tutaj już kształtowała się pewna hierarchia. Chociaż widać wyraźną ewolucję w roli, jaką na statku pełnił kapitan albo wcześniej mistrz. Bo jeżeli popatrzymy na strukturę załogi, ale nie na statku takim rodzinnym, to ona w średniowiecznej żegludze hanzeatyckiej była odbiciem cechu. A więc na czele cechu, czy warsztatu rzemieślniczego, może lepiej i precyzyjniej rzecz ujmując, stał mistrz. Mistrz znał się na żegludze. Mistrz pływał już po morzu, rozpoznawał po kolorze wody ewentualne przygody, jakie może spotkać statek. Mistrz znał brzegi, a więc wiedział, do jakiego brzegu płynie. Mistrz potrafił posługiwać się prostymi narzędziami nawigacyjnymi, a więc był tym wtajemniczonym, który prowadził statek. Miał pomocnika, czyli takiego czeladnika. Tym czeladnikiem był sternik. Sternik właściwie współ z mistrzem prowadził okręt. Czasami mistrz prowadził okręt, a sternik trzymał rumpel albo koło sterowe w zależności od rodzaju statku i okresu, z którego statek pochodził, czyli czasu, w którym płynął. I do tego dochodziło kilku marynarzy, a więc, czyli uczniów, tak możemy powiedzieć, mistrz, czeladnik i uczniowie, czyli mistrz, czyli szyper, kapitan, czeladnik, czyli sternik i ci, którzy wykonywali proste czynności. I właściwie tak hierarchia wyglądała na statku. W czasach nowożytnych to się zaczęło zmieniać. Mistrz stał się kapitanem. Sternik stał się pomocnikiem kapitana i sternikiem. Sternik już wtedy nie sterował, tylko trzymał koło sterowe marynarz. Sternik natomiast wydawał komendy. Niżej sternika był bosman, czyli człowiek, który zarządzał załogą pokładową, czyli marynarzami. W większych okrętach był jeszcze cieśla okrętowy, który usuwał drobne uszkodzenia. Kadłuby statków były drewniane, więc tych uszkodzeń było sporo. Drobniejsze uszkodzenia usuwał na bieżąco, oczywiście mając do dyspozycji marynarzy. I już na takich największych jednostkach w XVIII wieku te statki szczecińskie dzięki pogłębieniu toru wodnego do Świnoujścia wzrosły do 200-250 łasztów. Pojawił się kucharz, czyli człowiek, który był odpowiedzialny za wyżywienie załogi. Ten kucharz był od razu intendentem, a więc zakupował towary na rejs i gotował. Na mniejszych jednostkach czy wcześniej marynarze się zmieniali. Jeden gotował jeden dzień, drugi gotował drugi dzień. Właściwie ten, który lepiej gotował to i smaczniej gotował, to częściej to robił, co go zwalniało z ciężkiej pracy przy żaglach. W związku z tym być dobrym kucharzem było na takim statku nie najgorzej, ponieważ miało się łatwiejszą służbę. Czyli widzicie Państwo hierarchia: kapitan, sternik, bosman,
cieśla okrętowy, marynarze w tych dużych statkach do 10, w szczecińskich dużych statkach, to nie były liczne załogi. 10 marynarzy to naprawdę była duża załoga, jeżeli weźmiemy statek szczeciński 16 czy 17 wieczny. Już w XVIII wieku na tych największych jednostkach wypływających ze Szczecina na Morze Północne te liczby załogi były nieco większe, ale rzadko przekraczały 20 osób. Żebyśmy nie myśleli, że tam nie wiadomo, ile tych osób pracowało. My często, widząc marynarzy, żeglugę, patrzymy to przez pryzmat filmów i pryzmat żeglugi oceanicznej, a to jest w ogóle inna bajka. W Szczecinie, w portach pomorskich było to w ogóle zgoła odmienne. Bo statki były małe, rejsy były w obrębie Morza Bałtyckiego i Północnego, a więc były krótkie. W związku z tym nie było szkorbutu, nie było buntów załogi, nie było tych rzeczy, które wszystkie są znane z tych filmów o piratach, filmów wojennych, gdzie tam batożono jakiegoś nieszczęśnika albo przeciągano go pod kilem. Takie były różne takie kary, które miały trzymać tą załogę w dyscyplinie, ale na takim okręcie liniowym to było kilkaset osób. To w ogóle inna bajka niż to, o czym ja Państwu opowiadam. Może to troszeczkę zmienia światło na to, co nam się wydaje, jak wyglądała żegluga szczecińska, ale nie będę Państwu opowiadał bajek. W związku z tym, ile żeglowano? No bo to jest też pytanie. Jeżeli nie było buntów, jeżeli załogi były małe, a więc trochę były te stosunki rodzinne, to jak długo żeglowano? No, jak był dobry wiatr, to na drugą stronę, z Kołobrzegu na drugą stronę Bałtyku do Sztokholmu można było dopłynąć w 3 dni. A więc chleb upieczony w Kołobrzegu był jeszcze świeży i świeży trafiał na rynek sztokholmski. Jak było trochę gorzej, to wpłynęło się około tygodnia. Ja już nie mówię o skrajnych sytuacjach sztormowych, kiedy statek żaglowy stawał się bezbronny, bo jedyne, co można było zrobić, refować żagle, żeby wiatr nie zerwał żagli albo nie połamał masztów i oddać się żywiołowi. Nic innego właściwie wtedy nie można było zrobić, ale gdy żegluga była dosyć bezpieczna, to do 2 tygodni. Z Kopenhagi do Rygi to jest 2 tygodnie między tymi dwoma portami. 2 tygodnie żeglugi bezpiecznej przy dobrym, korzystnym wietrze. Oczywiście mogły być różne przypadki na morzu, które wydłużały ten czas. W związku z tym żegluga do na przykład Niderlandów to jest około miesiąc, przy dobrej, oczywiście sprzyjającej pogodzie. Tak to wyglądało, więc widzicie Państwo, nie było tutaj tych długich tras oceanicznych, a więc czego nie było? Nie było buntów, nie było szkorbutu, nie było problemów z wodą, chociaż na pomorskich statkach był przepis mówiący o tym, że jak zabraknie wody, to tak jak w żegludze oceanicznej 2 litry na dziennie na jednego marynarza. Tak to było liczone. Więc w związku z tym te rejsy były dosyć krótkie. To teraz, co jedzono na tych statkach, co dawano tym marynarzom i ile oni zarabiali za tą pracę, a nim powiem, co jedli, to trzeba sobie powiedzieć, jakie były obowiązki poszczególnych członków załogi zgodnie z statutami miast hanzeatyckich, bo co prawda Hanza straciła swoje znaczenie w Europie w początkach XVI wieku, ale właściwie w czasach książęcych żegluga była cały czas oparta o przepisy hanzeatyckie. W XVIII wieku z kolei wydawano przepisy królewskie mówiące o tym, jak należy zachowywać się na statku, jakie są obowiązki i tak dalej. Ale to troszeczkę później. A więc jakie obowiązki? A czego robić nie było wolno? Po pierwsze, marynarz miał słuchać. To jest najważniejsze. I wykonywać komendy. A więc czym zajmowali się marynarze? Czyli przy manewrach jednostki
zwijali żagle, refowali, rozwijali żagle, ciągnęli liny, mówiąc już najbardziej prosto, żeby zmieniać kąt żagli odpowiednio do wiatru, a więc oni musieli być cały czas na pokładzie i na rozkaz sternika manewrować żaglami. To było główne zajęcie. Jak wiatr był idealny i pchał statek, powiedzmy, do przodu i wiał jakby od rufy statku, no to tych marynarzy trzeba było czymś zająć. A więc drobne naprawy jednostki zaraz zaczynały się. Jak te kłopoty z żeglowaniem i chwytaniem wiatru się kończyły, z szorowaniem pokładu na czele, czyli te rzeczy, które są znane z filmów. A więc marynarze nie mogli się nudzić. Taka była zasada. Tych marynarzy było nie za dużo, więc jedni pilnowali żagli, drudzy robili drobne naprawy, cały czas była na statku robota. Bosman oczywiście doglądał, pilnował, pokazywał załodze pokładowej, jak to mają robić. Sternik przy marynarzu stał na dużym statku i podawał komendy, jak należy płynąć. Czasami sternika zastępował kapitan, czasami byli obaj na pokładzie. Na pokładzie byli wszyscy, gdy była sytuacja niebezpieczna, czyli sztorm. Jest to określenie wszystkie ręce na pokład. Ono obowiązywało również na statkach pomorskich w okresie nowożytnym, czyli w zagrożeniu bezpieczeństwa wszyscy stawali do pracy i próbowali z tym żywiołem walczyć. Z różnym skutkiem zresztą, ale taki był obowiązek. Czyli tak wyglądał dzień codzienny. Nie było tej długiej żeglugi oceanicznej, tej nudy, która bardzo często prowadziła do buntów przy kiepskim wyżywieniu na statkach oceanicznych. Tutaj tego po prostu nie było, bo rejsy były relatywnie krótkie. Jeżeli statek wiózł zboże, to była dodatkowa robota, więc zawsze jeden albo dwóch marynarzy cały czas to zboże szuflowało. Były specjalne drewniane szufle i cały czas przesypywali, żeby to zboże przypadkiem nie zaczęło gnić, bo wtedy przegniłe zboże traciło na wartości. To są wiele jest takich wzmianek o tym, jak takie zboże trafiało na rynek amsterdamski i potem skarmiano tym zbożem tylko bydło. Już ono traciło na wartości, bo trzeba sobie zdać sprawę, że to były drewniane kadłuby, a więc kadłuby, które nie miały idealnej szczelności. Tam zawsze przeciekało w zęzach, zawsze stała woda, a więc była zawsze wilgoć, więc przesypywanie zboża było czymś, co załoga musiała wykonywać przez cały czas trwania rejsu. To jest dodatkowe obciążenie. Czyli to są te zadania, które marynarz wykonywał w czasie rejsu, oczywiście nadzorowany przez szypra kapitana Bosmana. Natomiast w porcie też nie mógł się nudzić. Dlatego, że w porcie szczecińskim, w portach pomorskich były bractwa tragarzy. W Szczecinie, jeżeli już mam przy Szczecinie troszkę dłużej pozostać, było bractwo świętego Wawrzyńca. Tragarze, ich było w latach 20. XVII wieku około 200 i oni mieli prawo dostarczać towary na statek. Towary na statek, czyli oni ze spichlerzy przynosili na przykład zboże, beczki, no to, co statek zabierał. Mieli takie prawo, z tego żyli. Tylko, że tragarz przynosił towar pod burtę statku na nabrzeże, w najlepszym razie na pokład statku. A więc załadunek statku odbywał się rękoma marynarzy. Dlaczego? Dlatego, że towar poza zbożem trzeba było ształować. A więc tak zabezpieczyć, że przy falowaniu, żeby towar się nie przesuwał w ładowni. Jak się zacznie przesuwać, to następują przechyły niekontrolowane i statek tonie. Takich przypadków było wiele, jak źle zaształowany, a więc nie dawano tego ształowania towarów w ręce dyletantów, jakim byli tragarze. Oni po prostu przynosili. A więc marynarze pod kierunkiem szypra, sternika albo bosmana wkładali ładunek odpowiednio do ładowni
i potem go ształowali, czyli zabezpieczali przed ewentualnym przysunięciem na fali. I to była praca bardzo wymagająca i bardzo ważna dla bezpieczeństwa jednostki podczas żeglugi. I to robili marynarze, także to jest obowiązek, który na nich ciążył w porcie. Oczywiście były też wachty, jak statek stał przy kei, przy nabrzeżu były też wachty marynarskie, żeby obce osoby nie weszły na statek. Czyli tutaj mamy taki drugi element portowy. A więc to musieli robić marynarze, ale czego nie mogli robić? Przede wszystkim nie mogli grać hazardowo. To jest pierwszy zakaz. Drugi zakaz, nie mogli pić alkoholu, no bo jak się załoga opije, to znaczy, że statek jest bez załogi, płynie jak chce. Trzecia rzecz, palić tytoń w fajkach mogli tylko na pokładzie, bo obok sztormu pożar na drewnianym statku jest tak samo katastrofalny jak duży sztorm. W związku z tym wśród marynarzy powszechne były zrzucie tytoniu zamiast palenia, a palenie było już tylko i wyłącznie na pokładzie. Był zakaz palenia pod pokładem fajki. Oczywiście kuchnia to było miejsce osobne, ono było wyłożone kamieniami albo cegłami i tam się ogień palił, ale musiał być wygaszany po wydaniu posiłków i potem właściwie jednego posiłku, bo tylko jeden był ciepły. I potem zapalany przy przygotowywaniu tego posiłku. Oczywiście w czasie sztormów w ciepłe posiłki się w ogóle nie bawiono. Czyli taka była praca i takie były zakazy. Oczywiście nie można było wprowadzać na pokład kobiet. Jedynie w porcie za zgodą kapitana. Oczywiście małe statki pomorskie, to tam trudno było tam przemycić kobietę, ale na dobrą sprawę w porcie można to było zrobić, jeżeli była zgoda kapitana. To też jest element taki charakterystyczny właściwie dla całego bractwa żeglarskiego. To właśnie przesąd mówiący, że kobieta na pokładzie przynosi pecha. Oczywiście też przynosili pecha niektórzy marynarze, tak zwany Jonasz. Jego zawsze się pozbywano. W żegludze oceanicznej Jonasza bardzo często, jak uznano, że to jest Jonasz i przez niego statek ma kłopoty, to nawet wyrzucano go za burtę. W takich tutaj żegludze jak u nas, jeżeli załoga uznała, że pan X jest Jonaszem, to nigdy na ten statek nie wchodził. Zostawiano go w pierwszym porcie i niech sobie radzi. Tak to, proszę Państwa, wyglądało, a więc musimy sobie tutaj zdawać sprawę z tych jakby obostrzeń, co ci załoganci mogli robić. Oczywiście obowiązki sternika były inne, bosmana inne, czyli bosman ich nadzorował, cieśla pracował przy naprawach albo nadzorował naprawy, kapitan i sternik prowadzili jednostkę. I teraz tak, ten kapitan, sternik, mistrz miał inną pozycję na początku XVI wieku, a kompletnie inną w wieku XVIII. Że tak powiem, pozycja innych członków załogi aż tak bardzo się nie zmieniła. Pomijam jednostki małe, gdzie żeglowano rodzinnie. Czyli jeżeli o znaczeniu kapitana świadczy to, że były gildie kupców i żeglarzy w miastach portowych i w Szczecinie również. Czyli ten żeglarz był rozumiany jako kapitan. Bardzo często był współwłaścicielem statku, a więc był nie tylko mistrzem, który potrafi przeprowadzić statek po morzu, wie jak to zrobić, ale także był współwłaścicielem statku. I tutaj kłania się następna sprawa, bo tych spraw można odkrywać w tych problemach żeglugi wiele. Mianowicie własność statku w całym okresie nowożytnym była własnością podzieloną. Nie było rozwiniętych towarzystw ubezpieczeniowych, nie ubezpieczano statków, chociaż w XVIII wieku już ubezpieczano i w Szczecinie też. W XVII wieku w Anglii już ubezpieczano statki, ale w Szczecinie nie. W związku z tym, żeby zmniejszyć stratę, gdyby statek zatonął, była to własność podzielona, czyli kupcy innymi słowy składali się na zrobienie
statku, czy wykonanie statku, zwodowanie, a następnie w pewnym proporcji do włożonego kapitału uzyskiwali część statku. To mogło być 1/3, 1/2 już bardzo rzadko, 1/4, 1/5 i kapitan też miał swój udział. To znaczy, że każdy z tych kupców ładował ładownię w 1/5 i w jego imieniu sprzedawano te towary i tą 1/5 ładowni przywożono na przykład do Szczecina i to był towar tego kupca. A więc to była własność podzielona, to nie było tak, jak to wygląda dzisiaj. I ten kapitan, ten mistrz był współwłaścicielem statku, ale ta sytuacja zmieniała się w czasach nowożytnych. Końcowa sytuacja XVIII-wieczna jest taka, że kapitan był także najemnikiem. Właściciele statku byli inni, a kapitan był zawodowcem, którego za pieniądze wynajmowano, największe zresztą, na statku i za te pieniądze statek prowadził i odpowiadał za ten statek od wyruszenia z portu do przypłynięcia do portu macierzystego ponownie. Takie miał obowiązki, a więc widzicie Państwo, że tu się jego pozycja wyraźnie zmieniła. Ale jeżeli jesteśmy przy tych towarach, to żeby lepiej związać marynarzy ze statkiem, żeby oni lepiej pracowali, żeby oni walczyli ze sztormem, pozwalano marynarzom w jakiejś części ładowni składać własne towary. A więc wtedy marynarz, oprócz tych zarobków, o których za chwilę będę mówił, mógł w porcie sprzedać własny towar, za te pieniądze kupić coś w innym porcie, przywieźć do Szczecina i zyskiem sprzedać. To czasami było więcej niż to, co oni zarabiali. A więc to była dodatkowa taka zachęta, żeby być marynarzem, żeby być dobrym marynarzem i przez to miało się te dodatkowe dochody płynące z tego tytułu, że można było na własny rachunek część towaru wozić. I teraz zarobki, to ile oni zarabiali? No na taki rejs bałtycki to jest od 3 do 5 florenów, w zależności czy ten rejs był krótszy, czy był dłuższy, bo czasami było tak, że statek wypływał ze Szczecina do Kopenhagi, tam łapał ładunek z Kopenhagi do Sztokholmu i ze Sztokholmu wracał do Szczecina, a więc wtedy te pieniądze były większe, ale to jest najczęściej od 3 do 5 florenów. Floren to jest 0,5 talara, moneta srebrna, nie była wypłacana nigdy marynarzom tak naprawdę w tej monecie, tylko w drobnej monecie, najczęściej podwójnych szylingach albo groszach, takiej drobnej srebrnej monecie, ale to było wypłacana równowartość tych 3, 4, 5 florenów. Natomiast rejs na morze północne, na przykład do Amsterdamu i powrót, to już jest 10 florenów, to mniej więcej podwójna cena tego, co uzyskiwali marynarze na Bałtyku. Czy to dużo, czy mało? No raczej marynarze nie należeli do zamożnych, a więc w związku z tym bardzo często musieli dorabiać w innych zawodach, najczęściej jako pracownicy fizyczni, bo musicie Państwo wiedzieć, że była zimowa przerwa w żegludze. Ta zimowa przerwa według przepisów hanseatyckich zaczynała się w dzień świętego Marcina, czyli 11 listopada i po tym dniu żaden statek z portu nie miał prawa wypłynąć i kończyła się na Matkę Boską Gromniczną, czyli 2 lutego. Oczywiście, jeżeli warunki lodowe pozwalały na wyjście statków, to było możliwe w Stralsundzie, ale nie było możliwe w Szczecinie, ponieważ zalew rozmarzał nieco później. Więc prawdę mówiąc, gdzieś tam do końca lutego jeszcze statki stały w porcie szczecińskim. I w tej przerwie, kiedy marynarze nie zarabiali, bardzo często chwytali się dodatkowych robót, żeby przeżyć. Przy okazji może i pochodzenie marynarzy. Skąd werbowano tych ludzi na morze w Szczecinie? Przede wszystkim byli to rybacy. Rybacy z sąsiednich wsi, ludzie twardzi, obyci z wodą i potrafiący twardo pracować. I to był główny taki zaplecze rekrutacyjne marynarzy.
Druga grupa to pracownicy fizyczni, tak zwani pracownicy dniówkowi w Szczecinie, których zachęcano do tego, aby wyruszyli na morze. Czyli to są te dwie grupy i wręcz trzeba powiedzieć, że więcej ludzi pływających na statkach, ja nie mówię o szyprach i kapitanach czy sternikach, nie pochodziła ze Szczecina, tylko pochodziła z tych tak zwanych wodnych wsi, czyli to jest wodne wsie w okolicy naszej, to jest Lubczyna, to jest Trzebież, to jest Kopice, to są te wioski, które leżały zazwyczaj nad Zalewem Szczecińskim, Jasienica na przykład. Z tych miejscowości rekrutowano marynarzy, głównie wśród rybaków, bo zresztą gdyby popatrzeć na historię rybołówstwa na Pomorzu, no to gdybyśmy powiedzieli, że jest 100% uławianych ryb na całym Pomorzu, to prawie 70% przypada na Zalew Szczeciński, a więc to było główne to zagłębie rybne i te wszystkie wsie, które leżały nad Zalewem, były tak zwanymi wsiami wodnymi, czyli tam byli rybacy, mieli często własny sprzęt, pływali i mieli obycie i dlatego byli bardzo chętnie mustrowani na statek. No i mówiłem już o tych 3 do 5 talarów, ale tego nie płacono od razu, dlatego że trzeba było zawrzeć kontrakt. Ten kontrakt niekoniecznie musiał być napisany, tylko po prostu było słowo i przybicie ręki z szyprem. I po kontrakcie, zawarciu kontraktu, marynarz wiedział, gdzie płynie, na ile płynie, dostawał najczęściej 1/3 tego wynagrodzenia. I powiedzmy, że jeżeli płynęli oni do Kopenhagi, szyper na zachętę dawał 1/3 w Kopenhadze, a ostatnią 1/3 dawał w Szczecinie. Tak to wyglądało, czyli nigdy nie dawano całej kwoty i dawano te pieniądze na rat. Jest jeszcze jeden moment, o którym tutaj należy wspomnieć, czyli obowiązki marynarza w czasie sztormu. Mianowicie marynarz miał obowiązek ratowania statku za wszelką cenę. Łącznie z tym, że wyrzucano towar za burtę, jeżeli uznano, że odciążenie statku da szansę tej jednostce po prostu przeżyć ten sztorm. A więc marynarz miał obowiązek, tak jak polecono mu, wyrzucać towar, nawet swój. I tutaj nie było żadnego odstępstwa. Zresztą tych statków wyrzuconych na brzegi pomorskie to jest bardzo dużo. Zachowało się trochę dla czasów nowożytnych, dla drugiej połowy XVII wieku i XVIII w archiwum szwedzkim w Greifswaldzie. Ja naliczyłem około 250 wyrzuceń na odcinku mniej więcej od Greifswaldu po Kołobrzeg. To jest tylko dla drugiej połowy XVII wieku i pierwszych 30 lat XVIII wieku, czyli te strandungen, czyli wyrzucenia na brzeg albo towaru z rozbitego statku, albo statku, były bardzo częste i mimo tych wysiłków załogi nie zawsze statek się udało uratować. No a teraz wyżywienie. No nie chciałbym nikt pewnie z nas dzisiaj jeść tak, jak wtedy jedzono na statku. Mianowicie w zasadzie, bo czas sztormu był czasem nietypowym, a więc wszyscy byli na pokładzie i nikt specjalnie nie miał możliwości regularnie jeść. Ale przy zwykłej żegludze, bezpiecznej żegludze, były 3 posiłki dziennie, standardowo. Pierwszy posiłek między 6 a 7 rano, ponieważ wachty się zmieniały na pokładzie. Drugi posiłek mniej więcej 14-15 i trzeci posiłek 20-21. Jeden posiłek na ciepło, 2 posiłki na zimno, czyli jakby powiedzieć śniadanie i kolację na zimno, obiad na ciepło. Czyli co na śniadanie? Chleb. Rzadziej suchary. Naprawdę rzadziej w tej naszej żegludze tutaj chleb się utrzymywał przez te 2 tygodnie. Do tego ser, słonina, i piwo. Kwarta piwa, tylko to piwo, trudno powiedzieć, że oni to traktowali jako napitek, a nie alkohol. To było słabe piwo
Dzisiejsze, te najmocniejsze piwa mają te 4-5%, może więcej, ja się na tym nie znam. Te takie słabsze około 2, a to były takie piwa 1,5%. Także to mi się było trudno upić. Piwo było dawane również do obiadu i również do kolacji. Tutaj jasna sprawa jest, że kolacja była powtórzeniem śniadania, a więc był znowu ser i słonina. Często jak były jakieś dobry utarg miał szyper, to się masło pojawiało, ale to było już rzadziej. Natomiast na główny posiłek to była przede wszystkim kasza ze skwarkami, czyli tą słoninę na gorąco, czasami kawałkami mięsa, groch dodatkowo, trochę warzyw. W drugiej połowie XVII wieku pojawiła się kiszona kapusta, która na statkach pomorskich królowała w XVIII wieku. Zresztą doskonałe źródło witaminy C. I ta kapusta była również spożywana do tego ciepłego posiłku. I właściwie to wszystko. I piwo. Czyli ser, słonina, trochę mięsa, kasza, groch, trochę warzyw, głównie kapusta, no i to piwo. Jeśli chodzi o ten tak zwany rum, no to Państwo oglądacie, jak te filmy pirackie z Karaibów, ci piraci z Karaibów, on tam ci rum tak piją całymi butelkami. No tutaj tak nie było. Rum się zdarzał, ale częściej był kieliszek wódki. Ten kieliszek wódki był dawany marynarzom, którzy schodzili z masztu lub masztów i byli przemarznięci. Częściej gorzałka, czyli wódka, a nie rum, to raczej inny obszar geograficzny, gdzie ten rum dominował. Tu u nas dominowała gorzałka i wcale tak dużo jej nie pito, bo obawiano się, że jak się marynarze dobrze upiją, no to kto będzie ten statek prowadził. A więc jeszcze do tego na osłodę życia gorzałka. A więc widzicie Państwo, że jedzenie było dosyć monotonne i bardzo proste, tylko że można to było wytrzymać, dlatego że te rejsy nie były zbyt długie, a z drugiej strony ci ludzie na lądzie wcale odmiennie nie jedli. Też to jedzenie było mało wyszukane i z dzisiejszego punktu widzenia niezwykle monotonne. Jedzenie było, no i ten wolny czas, jak był. Jak był wolny czas, jeżeli była taka możliwość, to zwłaszcza w żegludze tej do Bordeaux na przykład i cały czas był spokój, no to dawano wolny czas załodze. Jeżeli żegluga była spokojna, no to cóż, wtedy tolerowano grę, głównie w kości. W karty rzadziej grano, w kości tolerowano wtedy grę w kości. Czasami jakiś instrument się pojawił i troszeczkę pośpiewano. Kto miał zaoszczędzone piwo z posiłku, to mógł sobie wypić. Czasami sobie opowiadano o różnych przygodach. I tak to życie towarzyskie pędzono. Tutaj żadnych wyszukanych rzeczy nie było, żadnych sztów morskich, żadnych takich cudów, jak to dzisiaj się robi, przepływając równik. Proszę pamiętać o zakresie terytorialnym tej żeglugi, że ona nie była taka duża. No i teraz słowo chciałbym powiedzieć na koniec i żebym tylko za bardzo nie przeciągnął tego słowa ostatniego, bowiem mój kolega z Instytutu zapowiadał dyskusję, więc nie wiem, czy do dyskusji dojdzie, ale czas na dyskusję muszę zostawić. Te zmiany, jakie zaszły w XVIII wieku, w czasach pruskich. Po pierwsze, port się zmienił w Szczecinie, jeżeli mamy się już trzymać Szczecina. Nowe Nabrzeża, Pakhof, czyli taka pakownia, miejsce clenia towarów, nowe spichlerze odremontowane, statki większe, bo 100-200 łasztów, działało już od lat 60. XVIII wieku Świnoujście, pogłębiano nieco Świnę, bo to kanał piastowski, a wcześniej on był budowany jako cesarski, to jest XIX-wieczna budowa, więc pływano Świną, Świna była pogłębiana wielokrotnie przez całą drugą połowę XVIII wieku, trochę pogłębiono zalew, tutaj Odrę, w porcie trochę pogłębiono, więc wzrosła wielkość statków, chociaż te największe statki szczecińskie i tak zostawały w Świnoujściu, bo nie mogły z towarami przepłynąć, były takie lichtany albo lichtugi, które te towary woziły między Świnoujściem a Szczecinem.
Także większe statki, bardziej rozbudowana załoga z kucharzem, już kapitan zawodowy. I jeden problem, mianowicie co zrobić, jeżeli z pruskiego statku schodzi 80% załogi. Dlatego, że państwo pruskie było państwem militarnym i był obowiązek zapisywania ludzi do wojska, były okręgi kantonalne i marynarzy też zapisywano. I były takie problemy, że po prostu masowe dezercje w obcych portach załogi pruskiej. Więc żeby temu zapobiec, marynarze zostali zwolnieni ze służby pruskiej, w wojsku. To dotyczyło zarówno marynarzy pływających na pruskich statkach, to na cały czas były floty miejskie, to nie była żadna flota państwowa, bo w XVIII wieku na dobrą sprawę Prusy nie prowadziły polityki morskiej. Można tam pewne elementy znaleźć, ale właściwie nie prowadziły. To nadal była flota morska, ale żeby zachęcić tych ludzi do pływania, to dano im ten przywilej. Zresztą mogę tu dopowiedzieć, że taki sam przywilej obowiązował w żegludze śródlądowej, czyli ci, którzy pływali na barkach po Odrze, kanałach do Szprewy, też byli zwolnieni z wojska, bo też były takie sytuacje, to w czasie wojny siedmioletniej, że armia pruska toczyła walki w Czechach i nagle nie dochodziły transporty żywności, które szły Odrą, czy które wieźli, czy broni, amunicji, no bo zdezerterowali ci ludzie, którzy te jednostki obsługiwali. Więc tutaj mamy uprzywilejowanie marynarzy i mieli oni ten przywilej nietypowy dla całego państwa pruskiego. A więc tutaj marynarz był kimś w takim razie i był nawet, powiedziałbym, dobrą partią zaczął być dla szczecinianek, ponieważ wiadomo, że nie pójdzie do wojska, a więc zostanie przy żonie. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o taką opowieść o tych żeglugach, trudach żeglugi, jak to się odbywało, kto żeglował, gdzie żeglowano. I to są realia pomorskie. One w zestawieniu z literaturą marynistyczną no nie są tak romantyczne, albo jak w zestawieniu się to zrobi z filmami dotyczącymi różnych wielkich przygód na oceanach świata. Tutaj tego nie było. I na tym chciałbym skończyć. Jeżeli Państwo mielibyście pytania, a będę potrafił na nie odpowiedzieć, to oczywiście odpowiem. Jeżeli chcemy dyskutować, czy chcemy podyskutować na temat morskości Szczecina, służę tutaj jako komentator, dyskutant. Proszę bardzo. Teraz głos w Państwa ręce. Dziękuję Państwu. Nie wiem, Pani będzie prowadzić dyskusję. Ja będę podawać mikrofon. Aha, dobrze. Ja tylko jeszcze może na początek taki pierwszy komentarz z internetu, że świetny wykład i że można bez prezentacji poprowadzić. Ja mam takie pytanie, czy są w źródłach, czy funkcjonują jakieś szanty pomorskie, czy jakaś pieśń marynarska funkcjonowała tutaj na Pomorzu? To jest takie moje pytanie. A drugie, czy na Bałtyku funkcjonowało jakieś piractwo w tej epoce nowożytnej? Szant pomorskich ja nie znam. W źródłach ich nie ma. Szanty to jest właściwie coś, co się pojawiło w tradycji angielskiej najpierw i w tradycji żeglugi oceanicznej, czyli przy wielkich żaglowcach, które miały 3-4 maszty, pięter żagiel było 6 czy 7, takie klipry, które płynęły herbaciane z Australii, z Indii do Brytanii, to tam właśnie te pieśni morza były pieśni pracy właściwie wykonywane. One były bardzo proste, te szanty były różne, tam pchana, ciągniona i tak dalej, w zależności czy ciągniono, czy pchano kołowrót, to od tego był rytm tej szanty. Na pomorskich statkach na pewno podśpiewywano sobie, ale nie słyszałem
i nie znalazłem wzmianek, żeby te piosenki miały charakter szantów, czyli piosenek typowo morskich. Takie, jak śpiewano na lądzie, przyśpiewywano sobie o Zosi z sąsiedniego domu, to tak sobie samo śpiewano na morzu przy pracy. Więc tutaj nie było żadnych, przynajmniej ja nie znalazłem w materiałach źródłowych żadnych informacji o bo to są pieśni pracy właściwie. To jest odpowiedź jakby na pierwsze pytanie. Na drugie pytanie odpowiedź jest taka. Trudno na to odpowiedzieć, bo skala korsarstwa na Bałtyku była dosyć duża, ale to jest wszystko nieporównywalne z tym, co było na Karaibach i co było związane z niszczeniem żeglugi hiszpańskiej przez korsarzy lub, jak mówili Hiszpanie, piratów angielskich, holenderskich czy francuskich. Ten koloryt Karaibów tutaj nie występował. Największym piratem, korsarzem był Störtebeker, ale to był korsarz XV-wieczny, który został ścięty, była specjalna wyprawa z Lubeki zrobiona, ścięty na rynku w Lubece. Natomiast między korsarstwem a piractwem jest bardzo cienka granica. Jeżeli w wojnie siedmioletniej, ja mówię o pierwszej wojnie siedmioletniej z lat XVI wieku zakończonej kongresem pokojowym w Szczecinie w 1570, mamy do czynienia z kaprami polskimi, mamy do czynienia z kaprami duńskimi, mamy do czynienia z kaprami szwedzkimi, mamy wreszcie do czynienia z kaprami Iwana IV, którzy mieli swoją bazę na Borholmie i właściwie byli opłacanymi Duńczykami przez Iwana IV, to przypadków piractwa było mnóstwo i w źródłach są liczne skargi kupców miast pomorskich z czasów wojny siedmioletniej, że zostali napadnięci. Ja sam czytałem o takim przypadku, nawet o tym pisałem, takiej Pinki Moskiewskiej, Zając się nazywała, która musiała z powodu sztormu zawinąć do Trzebiatowa i tam zrobili całe śledztwo, zachowały się akta w AKS-ie i z tego wszystkiego jednoznacznie wynika, że to w istocie byli piraci, bo oni rabowali kogo się da, chociaż mieli glejt króla duńskiego i Iwana IV, a więc byli korsarzami. Więc jeżeli mówimy o przypadkach piractwa tego bliskiego korsarstwu, to na każdej wojnie morskiej na Bałtyku, oprócz regularnych okrętów walczących w bitwach, były działania krążownicze robione przez kaprów. Te ostatnie takie kaperstwo było w czasach napoleońskich na Bałtyku, bo wtedy Napoleon wprowadził blokadę kontynentalną i był wielki przemyt i były rabunki towarów i przemyt towarów zakazanych przez Napoleona, głównie z handlu, z Anglii. I więc takie elementy piractwa jeszcze były na początku XIX wieku. Natomiast takiego regularnego piractwa, że są, tu nie było warunków, za mały akwen, że gdzieś tam na jakiejś wysepce stoi statek, który ma czarną flagę z trupią czaszką, to takiego czegoś nie było, takiego klasycznego piractwa jak na oceanach świata. Korsarstwo połączone z rabunkiem. To tak. A ja chciałem zapytać o szczecińską lokalizację domu żeglarza bądź gildii żeglarskiej. Gdzie ona się mieściła? Czy jest w ogóle znane źródło? Bo powiem, że spotkałem się z takimi dwoma lokalizacjami w Szczecinie. To jest bądź Wielka Odrzańska albo Panieńska, ale dokładnie nie wiem. Czy ty może wiesz? Nie da się dokładnie, dlatego że nie zachowały się akta miasta, a więc nie zachował się katastr miejski. To, co wiemy, to optowałbym za Panieńską, czyli optowałbym za obszarem w okolicy późniejszej giełdy towarowej. Budynek był średniowieczny, potem został rozebrany. No, to raczej bym optował, ale katastr szwedzki już tutaj nie wykazuje tej średniowiecznej giełdy.
Znaczy, bo to dom żeglarza to tak samo jak dwór Artusa, czyli dom żeglarza w Szczecinie, jak dwór Artusa w Gdańsku, czyli to była coś w rodzaju giełdy towarowej. Miejsce spotkań kupców, zawieranie transakcji i tak dalej. Ja stawiam na Panieńską. Nie wiem w jakich latach, ale tak jak interesowałem się tutaj okolicami, to dotarło do mnie, że te pierwsze porty to nie, tu w naszym rejonie to wcale nie był Szczecin, tylko Goleniów i Stargard. I tam z tego co gdzieś czytałem, że statki najpierw wchodziły po tej Inie i dopiero później gdzieś w Szczecinie ten port taki się zrobił sławny. Jaka to jest prawda? Bo nie miałem czasu. No to muszę zdementować to, co pan powiedział, ponieważ jeżeli mamy być precyzyjni, trudno być precyzyjnym w tych czasach, do których teraz się cofnę, no to największym portem i najstarszym, przynajmniej w granicach polskiego Poboża, był Wolin. W czasach jeszcze przed powstaniem państwa pomorskiego, Wolin. Czyli gdzieś tam znany w zapiskach od VIII wieku, od wielkiej żeglugi, jaka się odbywała wtedy na Bałtyku, napędzana srebrem arabskim, a realizowana przez kupców i słowiańskich, i skandynawskich. Takich miejsc było więcej. Wolin był jednym z nich. Truso, czyli gdzieś w okolicach Elbląga, był drugim takim portem. Birka, trzecim w Szwecji. I tak można, tam Heidhabu jeszcze było. Potem Menzlingerke, taki był koło Anklamu port, on też był dosyć stary z tych czasów, ale nie tak duży, prawdopodobnie nie tak duży z tego, co ja czytałem o wykopaliskach archeologicznych, jak Wolin. Natomiast port szczeciński, no to jest czasy, kiedy powstało Podgrodzie, czyli to też jest gdzieś, można datować na IX wiek. Port, ja mówię jako miejsce, do którego regularnie przypływają statki, a nie miejsce, gdzie i wyładowuje się towary, do którego tam na przykład przypływa od czasu do czasu łódź, czyli regularne przeładunki. To gdzieś tam 8-9 wiek, jakoś tak przełom, bardziej bym powiedział 9 wiek. Natomiast to, co pan mówi, to czasy już lokacyjne. A więc lokacyjny Stargard i lokacyjny Goleniów miały najpierw porty przy miastach, a więc niewielkie łodzie dopływały do Stargardu. Proszę pamiętać, tam po tym porcie wspomnieniem jest brama, tak zwana celna, której clono te łodzie, które wpływały do stargardzkiego portu. Później, kiedy tonaż statków wzrósł, czyli czasy Kogi, kiedy zanurzenie jednostki miało około 2 metry, to wtedy okazało się, że te jednostki nie mogą wpływać i wtedy goleniowianie i stargardczanie zagospodarowali ujście Iny jako port, który zresztą został w połowie XV wieku zniszczony przez Szczecinian w wojnie szczecińsko-stargardzkiej. I tutaj rzeczywiście Inoujście było portem Goleniowa i Stargardu, ale w czasach lokacyjnych, czyli od połowy XIII wieku ten port mniej więcej funkcjonował. Do połowy XIV wieku, potem południowe ujście Iny zostało zapalowane przez Szczecinian i Stargardczanie, a przede wszystkim Goleniowianie zaczęli używać północnego ujścia Iny i tam port funkcjonował do XVIII wieku. Nawet w XVIII wieku stamtąd na rachunek królewski wywożono z Puszczy Goleniowskiej drewno, głównie do Kopenhagi, a w samym Wolinie, znaczy a w samym, przepraszam, Goleniowie funkcjonowała gildia szyprów jeszcze. Oni mieli wtedy takie małe te jednostki jednomasztowe, to mówiłem, że one stały albo w Inoujściu, albo w Lubczynie i były tak zwane szale, tak to się nazywa w źródłach, czyli takie płaskodenne barki, które pływały Iną. Właściwie muszę panu powiedzieć, że jeszcze w 1910 roku Ina była uważana za rzekę spławną pierwszej klasy. Nawet do końca kolej nie zmieniła tego. Dopiero rozbudowa kolei wąskotorowej trochę zmieniła.
bo wtedy do Stepnicy pociągnięto kolej i wtedy Ina straciła na znaczeniu. Ale jeszcze na początku XX wieku jest uważana za rzekę żeglowną. I tak można jakby spuentować te porty w Goleniowie, Stargardzie i Inoujściu. One miały metrykę późniejszą, czyli twórcami tych portów byli mieszczanie lokacyjnych miast Stargardu i Goleniowa. Flisy odbywały się, tak. Flis się, no tak jak tego. Flis taki typowy tymi płaskodennymi barkami, albo drewno spławiano tak jak w Polsce. To nie, jak w Polsce do niedawna, to tak słabo pana widzę, więc się wychylam trochę, jakbym żeglował na żaglówce. Raz w tą, raz w tą. Także flis był też. Drewno wywożono w balach tak samo. Także był flis na Odrze. Już nie chcę mówić o tej Odrze, bo to można wiele mówić, bo to jest rzeka nieszczęśliwa, ja tak zawsze o tej Odrze mówię. Rzeka nieszczęśliwa, a dlatego rzeka nieszczęśliwa, bo była podzielona. Nigdy nie było jednolitego organizmu państwowego, który by tą rzekę wziął i zagospodarował. Dopiero zrobili to Prusacy, a Prusacy zrobili to wtedy, kiedy zajęli Śląsk. To po roku 1740 i oni zrobili z Odry rdzeń komunikacyjny państwa pruskiego. Ale jak Rzesza się zjednoczyła, to ta Odra znowu była gdzieś z boku, w tych wschodnich Niemczech i już nie było tego dynamicznego wykorzystania Odry. A niech pan popatrzy na mapę, to zobaczy pan, że to jest rzeka nietypowa, bo jest nachylona na wschód, czyli do rzeczy Odry jest w 95% na wschodzie, a w 5% na zachodzie, niewielkie cieki. To ci, którzy się zajmują hydrologią i historią związaną z rzekami, mówią, że to jest rzeka, która jest typowo rzeką graniczną, czyli ma w jedną stronę tylko do rzeczy i może stanowić granicę. I tak też stanowiła granicę państwa wczesnopiastowskiego, że nie ma ona w swoim układzie tego, co łączy regiony, czy nie spaja regionów, przez które przepływa, bo spaja tylko regiony z jednej strony. Nie jest tak jak Wisła, która ma odpływy i z tej strony, jest równo, w miarę równo rozłożona. Dlatego jest to rzeka nieszczęśliwa. Chciałam przekazać pytanie pani Iwony, internautki. Czy są jakieś badania dotyczące tego, czy żeglarze mieli rodziny? I ilu z nich miało? Mieli rodziny. Proszę pamiętać, że to byli ludzie, którzy pochodzili ze wsi, w większości. Jeżeli mówimy o realiach pomorskich, a przede wszystkim szczecińskich. Więc oni szli na morze, zarabiali na rodziny. Wcześniej byli najczęściej rybakami, więc też zarabiali na rodziny. Ja prowadziłem badania akurat w Jasienicy, też rodzin żeglarskich było sporo. Także kobiety zostawały w domu. Ci ludzie najczęściej, gdyby pokazać państwu hierarchię na wsi pomorskiej, czy w ogóle na wsi, czyli byli tak zwani pełni chłopi, czyli mieli jeden łan ziemi, którą uprawiali, byli półchłopi. Ja mówię w pewnym uproszczeniu, bo jeżeli ktoś mnie zapyta, co to jest łan, to mogę powiedzieć, że na Pomorzu były trzy systemy łanów. Teraz pytanie, jaki łan? Ale powiedzmy jeden łan, czyli od 10 hektarów do 30 hektarów. Tutaj na naszym raczej to był ten mały łan, 10 do 14 hektarów. To byli pełni chłopi, byli półchłopi, czyli nie półchłopa, że malutki, tylko miał pół łana. I do tego potem byli zagrodnicy. I z tego środowiska pochodzili żeglarze, czyli mieli dom, mały ogród, kawałeczek ziemi, tam ta żona kury, jakieś świnki hodowała, on rybaczył, a jak mógł, to jak była dobra koniunktura, to szedł na morze i pływał jako marynarz. A więc tych rodzin było bardzo dużo. To nie jest tak, że ci ludzie byli kawalerami i mieli dziewczyny w każdym porcie, jak takie bajki opowiadają o marynarzach. To nie, tak nie było. Najczęściej byli silnie i szyprowie i byli silnie powiązani. To były całe rodziny szyprów, bo to ten zawód też się przekazywało z ojca na syna.
więc w związku z tym w tym takim średniowiecznym sposobie nabywania umiejętności żeglarskich. Pierwsza szkoła żeglarska była na Łasztowni dopiero w XVIII wieku w Szczecinie, a potem ta bardziej znana na Grabowie już w XIX wieku. Także większość miała rodziny. A ja chciałem jeszcze zapytać o szczecińskie stocznie. Czy wiadomo, jakie w tym okresie nowożytnym i wcześniej też w średniowieczu, jak funkcjonowały, w których miejscach się znajdowały te stocznie? Jak to wyglądało w Szczecinie, ewentualnie jeszcze w Stralsundzie? No w Szczecinie jest sprawa dosyć prosta. Jeżeli mówimy o czasach nowożytnych i jeżeli mówimy o czasach późnego średniowiecza, to stocznia szczecińska była na Łasztowni, czyli na wysokości nabrzeża Starówka dzisiejszego. W ogóle określenie Łasztownia, to się o to spierają, czy Łasztownia to jest od last niemieckiego, czyli łaszt, czyli miejsce przechowywania zboża i innych towarów, bo tam były spichlerze po drugiej stronie Odry, tak jak w Gdańsku, tylko w Gdańsku jakoś szczęśliwie uratowano, u nas one były spalone, więc je rozebrano, więc tam były spichlerze i też jest takie określenie last bauen, czyli budować łaszty, czyli budować statki, innymi słowy. To jest drugie znaczenie określenia łasztownia i spichlerze były tak, jeżeli by popatrzeć od Mostu Długiego. Tam się kończył akwen portowy, tam był most bez przepustu, dalej był port rzeczny, czyli na wysokości kościoła świętego Jana był port rzeczny, potem był Most Długi, grobla prowadziła do Dąbia i przez Międzyodrze, zaraz za mostem był żuraw portowy, zaraz za mostem, tam gdzie urząd celny, potem był szereg spichlerzy, a na końcu była łasztownia, właśnie na obszarze dzisiejszej nabrzeża Starówki, mniej więcej. I budowali byli, po niemiecku to jest Schiffszimmer, czyli cieśla okrętowy, i mistrzowie cieślowie okrętowi budowali statki w późnym średniowieczu, wczesnych czasach nowożytnych. Natomiast potem, proszę pana, w XVIII wieku zaczęto stocznie zakładać wszędzie, bo to właściwie techniczne wyposażenie tej stoczni nie było wielkie, szczególnie w czasie koniunktury budowy okrętów, która na Pomorzu była w czasie wojny amerykańskiej, czyli wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wtedy bandera pruska została uznana za neutralną. Anglicy i Francuzi bili się na morzach świata i wtedy zlecano tej banderze pruskiej przewozy do portów francuskich, bo była neutralna, i do portów angielskich. I wtedy była wielka koniunktura i wtedy stocznie powstawały w Wolinie, budujące okręty, statki pełnomorskie, w Nowym Warpnie, w Trzebieży, w Stepnicy. Także tych stoczni było dużo potem. I Grabowo i tam na północ też w XVIII wieku zaczęto budować statki. Dopiero w XIX wieku powstały tam stocznie regularne, takie, no, których jeszcze pamiętamy, bo niedawno jeszcze tutaj w Szczecinie ta stocznia pracowała. Ale jeżeli mówimy o czasach książęcych, to było w obrębie portu, bo na wysokości ulicy Kłodnej był most Kłodny, który zaczynał akwent portowy. To było bardzo precyzyjnie wyznaczone, bo stawiacz kłody, czyli urzędnik, który odsuwał kłodę, żeby wpłynął statek, informował o tym tak zwanego pana nabrzeżnego i zaraz przychodzili i opłaty brali, tak zwane cło palowe, które było przeznaczane na renowację nabrzeży portowych. Więc nie wypuszczano bez zgody administracji, tak powiem, w skrócie i uproszczeniu, administracji portowej nie wpuszczano i nie wypuszczano statków. A więc tutaj było to jednoznacznie określone. I stocznia była pod koniec akwenu portowego po drugiej stronie.
jeden organizm, czy raczej to był... Nie. Było po prostu miejsce, To było miejsce, gdzie się budowało statki. Statek się budowało w Szczecinie bez planów z systemem cechowym, czyli ten był mistrz cieśla okrętowy, który miał w głowie, jak się powinno, bo go uczono, budować bez planów, wybierał drewno, albo zakupował drewno, bo kupcy się na to złożyli i miał swoich czeladników i oni razem budowali statek. Te statki były, jak powiedziałem, małe. Dopiero plany się pojawiły tutaj w XVIII wieku. A więc dzierżawił miejsce, budował statek, statek został zwodowany, potem był wyposażany dodatkowo już na wodzie, tam maszty mu maszt stawiano główny, resztę tam dobudowano, dorabiano i wtedy robota się skończyła i były za to pieniądze i inny mistrz dostawał zlecenie, to na tym samym miejscu wynajmował od miasta i budował następny statek. Czyli to był po prostu kawałek ziemi, na którym budowano statek, składano oczywiście najpierw na drewnie, żeby można było go spuścić. Nie budowano go na ziemi, tylko tworzono coś w rodzaju drewnianej pochylni, po której potem zszedł na wodę. I jeszcze jedno pytanie, które nurtuje mnie. Na wielu pomorskich mapach Drawa i Rega bądź Parsenta są pokazywane jako jeden szlak wodny połączony. Drawa i Rega? Tak. Mówi się tu o takim szlaku solnym. Jak to wyglądało spławnie? Jak to funkcjonowało? To znaczy, jeżeli mówimy o pomorskim szlaku solnym, to mówimy tylko o soli kołobrzeskiej. Tak, i ona szła Parsentą. Parsentą, tak. Potem Drawą. Potem Drawą, ale czy było połączenie? Mnie się wydaje, że nie. Że była przewłoka najwyżej. Czyli ciągnięto albo przeładowywano, bo moim zdaniem kanału nie było. Kanału na pewno nie było, tak? Tylko że właśnie widziałem, że na mapach jest to jako szlak, rzeka. Jako szlak handlowy. To tak, to się zgodzę. Bo rzeczywiście, bo sól z Kołobrzegu była poza spożyciem na miejscu wysyłana wzdłuż Parsenty i obszar północnej Wielkopolski był zaopatrywany w sól z Kołobrzegu. Północnej Wielkopolski, czyli jakbyśmy dzisiejsze ziemie, to jest tak, Wałcz, Piła, ten obszar, północna Donoteci mniej więcej. To był jeszcze obszar, na który trafiała sól z Kołobrzegu. To nawet była dobrej jakości sól, tylko wydobywano jej zbyt mało, żeby można było ją rozsyłać po całym świecie. No ja tylko jeszcze... No bo to były solanki, tak. To była bardzo dobra sól, nie? Bo ona była czysta. No ta solanka potem, to rzeczywiście były, pan wie, solne był cech solników w Kołobrzegu, zresztą to arystokracja miejska obok kupców. Jedni z tych, którzy byli najbardziej majętni w Kołobrzegu. Wyspa Solna tam jest do tej pory, tam były te panwie solne, gdzie tą sól odparowywano. No ja tylko może jeszcze parę słów na temat tych stoczni szczecińskich, bo taka pierwsza stocznia, która była z prawdziwego zdarzenia, to jest stocznia Odzin Niskę, która miała swoją siedzibę na Parnicy, no i potem zostaje przeniesiona tutaj na Grabowo. Zresztą to dzisiaj są budynki dzisiejszego, dawnego Famabutu. To jest ta pierwsza stocznia na Grabowie. I potem mamy te kolejne, które powstały w XIX wieku, w latach 50., a więc Wulkan i Oderwerkę. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, stocznia byłaby niepełna, gdyby nie zakład, który produkował przyrządowanie okrętowe. Takim zakładem była firma Golnow & Zon. I ta siedziba firmy pierwsza, znajdowała się na ulicy, która nosiła pierwszą nazwę właśnie Am Golnow & Zon Strasse. Później została przemianowana Jesse Strasse, no i obecnie jest to Miedziana, czyli ulica, gdzie dzisiaj mieszkam. A wcześniej jeszcze, gdybyśmy się cofnęli przed Golnow & Zon, to kuźnica Kotwic w Szczecinie, jak mamy nabrzeże Starówka i mamy taką wyspę naprzeciwko, były tam działki naprzeciwko urzędu
wojewódzkiego. Wcześniej tam była łąka i tam trzymano tak bydło, które potem szło do rzeźni, to na samym końcu tej wyspy, od strony portu, była niewielka kuźnia kotwic. Tam, gdzie teraz jest marina, no mniej więcej, to nie da się tak dokładnie, bo układ hydrologiczny jest trochę inny, ale mniej więcej gdzie marina, na końcu tej wyspy. A tam rzeczywiście wypasano, trzymano bydło, które potem szło do rzeźni miejskiej, nie? Bo miejska rzeźnia była na po drugiej stronie Odry, tak? Tak. Co pan rozumie przez okręt wojenny, bo to w średniowieczu nie było rozróżnienia między statkiem handlowym a okrętem wojennym. W średniowieczu budowano w Szczecinie takie małe kogi 30-łasztowe z dwoma kasztelami. One mogły być również handlowe, jak i wojenne. Hanza wykorzystywała kogi jako okręty wojenne, przy czym głównie z kaszteli strzelano łuki, kusze i tak dalej. Broń palna to wtedy jeszcze nie była używana, jeszcze nie była powszechna. Właściwie pierwsza artyleria taka porządna to mieli krzyżacy pod Grunwaldem, raz strzelili i uciekli, nie zdążyli załadować już. Więc w związku z tym tutaj mówimy o kogach. Jeżeli uznamy, że koga była okrętem wielozadaniowym, tak byśmy powiedzieli, statkiem handlowym i okrętem wojennym, to kogi budowano, tylko małe, 30-łasztowe, większych nie budowano. Gdzieś 1,5 do 1,8 metra zanurzenia. No, też balastowano solą właśnie, już w nowożytnych czasach balansowano solą, którą przywożono właśnie z Bordeaux. Przywożono wino i sól. A jeżeli byśmy popatrzyli w XVIII wieku na to, jakie wino przewożono z Bordeaux, to głównie białe wytrawne. Gdzieś 80%, 20% czerwone. A jeżeli chodzi o czasy wcześniejsze, to się okazuje, że tego wina niby przewożono, ale to było wino nadreńskie. Głównie, ale przewożone z Holandii, czyli płynęło z obszaru nadreńskiego Renem do Holandii i potem przewożono statkami też i na Pomorze, ale to nie było aż tak dużo. Porządnie wino zaczęto pić w Szczecinie dopiero w XVIII wieku. Ja mam pytanie o infrastrukturę portową. Częściowo już pan profesor wspomniał o żurawiu, który stał na... Czy to był jedyny żuraw, czy to był taki budynek wielkości żurawia gdańskiego, budynek stały, czy to był żuraw być może jakiś taki tymczasowy, drewniany, przenośny, no w jakimś sensie? To był żuraw stały, on nie był podobny do gdańskiego. Z tych rycin zachowanych jest on jak pokazany jako kwadratowy taki budynek, dosyć kanciaty, z wysuniętym elementem dźwigowym. Był murowany z pewnością i był kilkukondygnacyjny. Mógł również pełnić funkcję magazynu. To był jedyny taki żuraw w Szczecinie. Jedyny taki żuraw. Zresztą w Gdańsku też był jedyny żuraw, bo proszę państwa, te wyposażenie portów nowożytnych było dosyć proste, bo to było nabrzeże drewniane, bardzo często niszczone przez wysoki stan wód. W przypadku Szczecina były pomosty portowe, kończące ulice, które wychodziły w głąb Odry, żeby statki o większym zanurzeniu mogły do tych pomostów portowych przybić. To jest od strony miasta. Między nabrzeżem, tym licem nabrzeża, a murami miejskimi była powierzchnia ładunkowa, gdzie przynoszono towary, potem ładowano na statki albo potem zładowane ze statki wnoszono do miasta, bo prawie każda kamienica porządnego kupca miała na górze magazyn albo na zapleczu, w oficynie był magazyn i wtedy to chowano, albo zawożono do magazynów po drugiej stronie, ale to wtedy jednostka
łódka stawała po drugiej stronie Odry. I to nabrzeże od strony tam, powiedzmy, drugiej strony Odry, ono się urywało gdzieś mniej więcej w jednej, więcej niż jedna druga, mniej więcej tak dwie trzecie, może troszeczkę mniej, i zaczynał się teren stoczni. Tam nie było nabrzeża, schodziła gładko, że tak powiem, to ten ląd schodził gładko do wody. I dźwig był na samym końcu, przy moście dalej były spichlerze. Innej infrastruktury portowej nie było, no kłoda portowa była infrastrukturą portową, bo stawiacz kłody był utrzymywany przez port, czyli z pieniędzy portowych żył. I to jest wszystko. Wyładunki lżejszych towarów odbywały się rejami masztów. To wielokrotnie widać na rycinach Gdańska. W Szczecinie tego akurat aż tak dobrze nie jest widoczne i wynoszono po prostu rejami. Reja służyła jako dźwig, tak. Tak był wyładunek. Były też w XVIII wieku już dźwigi konstruowane, drewniane, przenośne. Ale to w XVIII wieku, wcześniej nie. Jak długo taki statek funkcjonował i czy nie brakowało drewna w okolicy do budowy kolejnych? No właśnie, to jest dopiero pytanie. Wie pan co? Proszę państwa, to może teraz się oderwę trochę od realiów szczecińskich i powiem tak. Na dobry okręt wojenny w XVIII wieku, taki liniowy, nie taka już Wiktory, tylko taki powiedzmy z polskiego filmu Piraci, chyba tak on się nazywał, ten film, gdzie tam był hiszpański okręt liniowy. To ten okręt liniowy, taki trzyrzędowy, 1500 dębów na taki okręt. Natomiast statki kupieckie były budowane zdecydowanie taniej, czyli drewno dębowe o dużej odporności i wytrzymałości, z tego drewna budowano szkielet jednostki, czyli zakładano stępkę, a następnie budowano wręgi od stępki. I cały ten szkielet był dębowy, natomiast obijano drewnem sosnowym, bo to znaczy iglastym, powiedziałbym, niekoniecznie sosnowym, iglastym. Obijano to ten okręt, a więc klepka była cieńsza i była gorszej jakości. Okręt powinien służyć 20 lat do 30. Były to okręty też remontowane. Nie wiem, czy ktokolwiek z państwa widział na rycinie, na stoczni leży kadłub przechylony na bok i pracują najpierw czyszcząc ten kadłub, a następnie wymieniając przegniłe fragmenty poszycia. Więc były remontowane te jednostki około 30 lat, 20 do 30 lat. Im mniejszy statek, takie te rodzinne statki, które pływały powiedzmy po zalewie, wzdłuż wybrzeży pomorskich, dłużej, nawet używano i 50 lat. Natomiast te, które się zużywały w sztormach, te były wcześniej, że tak powiem, niszczone i drewno potem wykorzystywano głównie jako drewno opałowe. Chociaż też niektóre elementy drewniane wykorzystywano, głównie dębowe, do nowych jednostek. Czyli to jakby tak złomowano i część szła do stoczni, część była potem palona, oczywiście po wysuszeniu. Także to jest 20-30 lat. Były też bardzo takie statki budowane, one się nazywały po niemiecku Holzschiffe. To jest XVIII wiek. To były bardzo tandetnie budowane statki, które wiozły drewno do Kopenhagi. Następnie jak przywiozły to drewno, drewno wyładowywano, a następnie statek rozbierano i sprzedawano. Tak, Holzschiffe. To nie należy to tłumaczyć jako statek drewniany, bo wtedy wszystkie były drewniane, tylko jako drewnowiec, o, coś takiego. A załogę się specjalnie nie martwiono.
dlatego że brał je następny statek szczeciński albo pruski w drugą stronę. Na piechotę nie... Ale bywało tak, że marynarze wracali na piechotę. Wracali na piechotę. W takich sytuacjach wracali na piechotę, jeżeli statek został zatrzymany, tak nieszczęśliwie płynął, że przypłynął na przykład do Kopenhagi i przerwano żeglugę, bo był powiedzmy już po 11 listopada. Więc część marynarzy wracała na piechotę do Szczecina z takiej Danii. No, przez tydzień czy dwa sobie szli. Bo słuchajcie Państwo, koszty utrzymania tych marynarzy przez cały okres, kiedy statek stał w porcie kopenhaskim, powodowałyby nieopłacalność po prostu przewożenia towarów. Starano się, żeby zimować we własnym porcie, ale nie zawsze to się udawało. To wiele takich przykładów jest, że wracali. A jak w historii tej żeglugi rzecznej, w tym flisie polskim, jak magnat wysyłał gdzieś spod Rzeszowa, czy tam gdzieś z Przemyśla zboże do Gdańska, to sprzedawano zboże, sprzedawano drewno i chłopi wracali też. Takie były zabawy. To znaczy, dla chłopów wcale to nie było takie złe, bo ta pańszczyzna jakoś tam nie bardzo wtedy od nich wymagano. Mieli papiery, więc nikt ich nie niepokoił. Także takie rzeczy... Starczało tego drewna, czy sprowadzano też gdzieś jeszcze... Jeśli chodzi o Pomorze, to wcale tak nie było dobrze. To znaczy stocznie szczecińskie pracowały na drewnie z Puszczy Krzańskiej i Goleniowskiej, ale dobre jakościowo drewno sprowadzano ze Szwecji do Szczecina, a Stralsund na przykład, stocznie stralsundskie pracowały na drewnie skandynawskim przede wszystkim. Tutaj były nawet już w czasach książęcych pretensje Stralsundu, że książęta nie zezwalają na wycinanie drzew w Puszczy Krzańskiej na potrzeby przemysłu stoczniowego Stralsundu. No, rzemiosła stoczniowego, przemysł to może mocno powiedziane w tym czasie. Także nie było tak wcale wesoło z tym drewnem. I ten asortyment drewniany, co ja mówiłem, że wysyłano, to jeżeli by dzielić włos na czworo, to wysyłano ze Szczecina drewno niskiej jakości. Ze Szczecina nie wychodziło drewno okrętowe najwyższej jakości, tak jak z Polski. Wysyłano drewno budowlane, które było gorszej jakości, ale służyło do budowy domów, szkieletów domów. A wysyłano przede wszystkim drewno opałowe, czyli taką drobnicę. Głównie do Kopenhagi, bo tam lasów nie było, więc oni tym bardzo dużo palili. A więc to drewno było słabej jakości, natomiast hitem eksportowym od czasów książęcych były klepki do różnego rodzaju beczek, czyli taki półprodukt, z którego potem robiono beczki. No to były różne beczki, śledziowe były większe, piwne inne, winne jeszcze inne, miały różne pojemności. To było, to już taki półprodukt. To Państwo słyszeliście? To w XVIII wieku, chociaż to się zaczęło pojawiać w XVII wieku, czyli taka ceramika będąca kopią ceramiki holenderskiej. Taka biała z dosyć prymitywnymi rysuneczkami niebieskimi. Jak Państwo tą ceramikę holenderską widzieli, to była taka kopia i bardzo dobrze to szło na rynku szwedzkim. Ale to jest dopiero już koniec XVII i XVIII wiek. Mistrzów, a później tych kapitanów, to rekrutowano, to oni jakoś dzięki praktyce tam zawodowej zostawali? No oni zostawali mistrzami, kapitanami dzięki służeniu na statkach. Czyli kapitan mógł zostać kapitanem, bo był synem kapitana i ojciec brał tego młodego człowieka na pokład i go wszystkiego uczył. Albo można było zostać kapitanem przez
praktykę, ale trzeba było mieć trochę oleju w głowie, zaczynać jako junga, czyli taki pomocnik marynarza. Potem było się marynarzem, starszym marynarzem, jeżeli nie było bosmana, to zawsze taki starszy był, który nadzorował kolegów. Potem nabierało się doświadczenia i zostawało się sternikiem, egzaminów formalnych nie było. I potem zostawało się kapitanem, bo to jeżeli mówimy o egzaminach, to już jest, mówimy o XVIII wieku. Port w Dąbiu był za Starym Miastem, czyli jak się jedzie do Szczecina, wyjeżdża się ze Starego Miasta, jest ujście Płoni, tam był port, mniej więcej tam był port, bo ten układ też hydrologiczny był inny. Jest tam w Dąbiu pewna taka rzecz, że, ale to jest średniowiecze, może nawet kolega, który tak skromnie siedział, byłby lepiej poinformowany. Tam wiem, że cystersi kołbaccy zlecali przekopywanie ujścia Płoni, żeby to ujście Płoni stało się lepiej żeglowne, bo oni mieli dosyć duże dobra w ziemi pyrzyckiej, ziemia była żyzna, dobre były plony, wywozili to wszystko do Szczecina, mieli własny dom w Szczecinie i sprzedawali to zboże. Zresztą budząc zawiść kupców szczecińskich, bo byli zwolnieni z podatków miejskich jako duchowni. No, duchowne osoby są zwolnione do dzisiaj. W związku z tym byli dużą konkurencją i wtedy te roboty hydrotechniczne prawdopodobnie odbywały się w ujściu Płoni, ale do końca nie jest jasne, w jakim kierunku to poszło. Jest taki, jak ona się nazywa, jest taki ciek, o, Chelszcząca, Holstensa, tak chyba w średniowiecznych dokumentach, która była przez niektórych uważana za pierwotne ujście Płoni, że to, które jest teraz, to jest to przekopane. Oczywiście ono potem od tego przekopu mogło tam troszeczkę meandrować w końcówce swojej, ale że to jest to przekopane. To jest taki ciek, tak, tak, tak. To jest rów w zasadzie. Tak, rów, tak, tak, tak. Z 1,5 metra szerokości to tak. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jest tam w tym tak pisane w dokumentach. To znaczy miasto powstało w trochę innym miejscu, no i wtedy oni podciągnęli, być może z udziałem mieszkańców Dąbia, podciągnęli Płonie w końcowym odcinku pod miasto. To trudno dzisiaj jest powiedzieć, chyba żeby jakieś prowadzić dobre badania geologiczne, to można by zmienić. No, proszę Państwa, na pewno Płonia zmieniła swoje ujście. Na pewno Ina zmieniła swoje ujście, na pewno zmieniła Rega swoje ujście, bo pierwotny Rega uchodziła do jeziora Reskiego i na Mierzei było pęknięcie, był kanał i tam był port Rego ujście średniowieczny. Ten przekop Regi, gdzie jest teraz, tak, to jest według kroniki miasta Trzebiatowa, to jest kopany 1499-1503. Także to jest sztuczny przekop, żeby skrócić, nie, bo tak się meandrowało, potem jezioro tam, ten pęknięcie Mierzei było takie tam nie za mocno pewnie głębokie, więc zmienili. Także takich prac hydrotechnicznych na Pomorzu trochę było, chociaż no, nie są one w takiej skali, jak dzisiaj to się robi. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za obecność i zapraszamy już za miesiąc na kolejne spotkanie w ramach cyklu Pomerania Inkognita. 23 marca o godzinie 18 będziemy gościć dr Agnieszkę Szudarek, która opowie o zapomnianych działaczkach, szczecińskich kobietach emancypantkach z przełomu XIX i XX wieku. A ja dziękuję Państwu za obecność, pytania i za dzisiejsze spotkanie. Thank you.